Ten moment, kiedy skutecznie wchodzi się w atmosferę, to jest przyjemne. Kiedy pilot może popisać się swoimi umiejętnościami i kiedy może sprawnie doprowadzić do wylądowania. W przypadku waszej maszyny, która jest nie aż tak wielkim statkiem kosmicznym, wchodzicie w atmosferę tym pojazdem i jesteście w stanie wylądować. Ponieważ tak jak już wiecie, tak jak potwierdził to Satori i tak jak rozmawialiście z pilotem, ten cały teren jest bardzo mocno zalesiony. Poza tymi fragmentami, gdzie udało się ujarzmić morze. I faktycznie lądowisko jest zbudowane wprost, w falach. To ciekawe, że po tym jak opuszczacie statek, musicie wsiąść na inny statek, wręcz na łódkę taką i nią właśnie dostać się na ląd. Z poziomu fal, z poziomu wody tak naprawdę wygląda to wszystko pięknie. Ten kosmiczny błękit, który jest niepodobny do tego nieba, które można byłoby oglądać na filmach czy zdjęciach z Ziemi. Tutaj jest cały czas taki szafirowy, bardzo intensywny. Woda z kolei jest mieszanką zieleni i czerwieni. To nie jest woda w takim kolorze, jaką możecie kojarzyć. Ale to, co jest przed wami, piękna plaża i budynki kolonii. Budynki, które są ze sobą połączone, które umożliwiają przejścia pomiędzy poszczególnymi obiektami w taki sposób, żeby no, było bezpiecznie, było zgodnie z procedurami. Ta niewielka kolonia to tak naprawdę łączone ze sobą kosmiczne kontenery. Co ciekawe, kiedy wysłaliście sygnały, że zbliżacie się, że będziecie za chwilę lądowali, że jesteście, dostaliście tylko automatyczne odpowiedzi, które potwierdzały, że oczywiście, że możecie, że jesteście mile widziani, ale to była tylko automatyka. A kiedy próbowaliście wywoływać ich, dostaliście wszystkie możliwe potwierdzenia, wszystko jest ok. Ale czy ktoś wam wyjdzie naprzeciw? Czy ktoś was przywita? Przemknęło wam przez myśl, że może nie, że może coś jest nie tak. Ale na szczęście, co tu dużo mówić, komitet powitalny już czeka na plaży, już czeka na brzegu. To mam takie pytanie, jaka tu jest temperatura? Jest około w tej chwili w słońcu między 25 a 30 stopni. No świetnie, to może połączymy misję trochę z odrobiną wypoczynku w czasie pozaregulaminowym. Jest na tyle ciepło, że Leny nawet rozpiął dwa górne guziki swojej koszuli. Ja podwijam tutaj twoją bluzę, też rozluźniam. Czas na inspekcję ośrodka wypoczynkowego. Tak jest. Na plaży czeka na was sierżant Brown. Dowódca tego kompleksu jest chyba tak naprawdę najmłodszym ze wszystkich żołnierzy, którzy są tutaj. Jest około 30. Tak wygląda. To ciekawe, że to on został przydzielony do tego, żeby w tym miejscu dowodzić
zdecydowanie starszymi chłopakami. Bo tych dwóch, którzy są obok niego, to tak naprawdę panowie już po 60. Twardziele. Tylko jeden bez ręki. To niezła zbieranina. Jak tak dopływamy, obok tej trójki jest jeden człowiek, który ewidentnie wygląda na jajogłowego. Satori, ty go nawet rozpoznajesz. Ten człowiek to profesor botaniki. Profesor Hatamoto. Jak tak jeszcze dopływamy, zanim dobijemy do brzegu, to zwracam się do Lenego. Posłuchaj, Leny, ty się znasz najbardziej na tych kwestiach protokołu, jak tam ustalić kwestie organizacji misji. Może zagadaj z nimi, poprowadź tą sprawę tak, żebyśmy zrobili to sprawnie jak zwykle. Jasne, taki mam plan. Dobrze. Więc kiedy już tam jesteśmy przy nich, Leny wychodzi przed szereg, podchodzi do tego sierżanta, absolutnie według protokołu salutuje, przedstawiając się razem ze swoją jednostką i wszystkimi należytymi przydziałami. No i widzisz, i teraz to, co na pierwszy rzut oka zwraca twoją uwagę, to, że on jest zupełnie nieregulaminowo. To nie jest mundur, to jest koszula. I to taka dość swobodnie rozpięta. Nawet nie ma przy sobie broni. Jego dwóch towarzyszy ma, ale on nie. Jakby naprawdę był na jakichś wakacjach. Nie ma nigdzie statku tych gości, których, jak kojarzycie, powinno być 13 zgodnie z ostatnim wysłanym raportem. Czy on się wita przynajmniej regulaminowo? Jak zobaczył, że ty tak formalnie salutujesz, to on tak trochę się usztywnił, ale odpowiedział w odpowiedni sposób. Choć chyba niezbyt zadowolony. Przyjemnie ja, takie wakacje trochę, nie? No pewnie, że tak. Najlepsze miejsce na emeryturkę. Ja obserwuję tych gości tak z uśmiechem pod nosem. Chciałbym spróbować wyczuć, czy oni są spięci, czy rozluźnieni. Proszę cię bardzo, rzuć na spostrzegawczość. W tym czasie Leny tak się uśmiecha do niego i mówi: zrobimy teraz taką króciutką symulację, kilka sekund. Nie mam żadnego sukcesu. To nie jesteś w stanie zbytnio to ocenić. Może sam jesteś zbyt zaabsorbowany tak naprawdę tym, jak tutaj dookoła jest. No właśnie. Jak dookoła jest. Czujesz coś. Piękny zapach tej bujnej roślinności. Wręcz odurzający. Bardzo przyjemny. Super. Rozluźniam się. A ta symulacja? Czekam na jego aprobatę. No, ja słyszałem, że pan oficer to... No, zróbmy tą symulację. No, ugryz się w język. Chyba podobno chodzą o tobie jakieś żarty z tymi symulatorami, ale nie powiedział tego. Scenariusz krótki. Ja jestem wrogiem, który chce zrobić panu krzywdę. Pan jest sobą. Wyjmuje pistolet i celuje w niego. Co pan teraz zrobi? Bez broni. A co mi pan tu może zrobić? Dwóch pozostałych zareagowało dość regulaminowo. Nie no, panie poruczniku, no proszę tak nie robić. Oczywiście wyciągnęli broń i celują w twoją stronę. Wie pan, niezwykle bym się cieszył, gdyby przy naszym następnym spotkaniu miałby pan mundur, miałby pan broń. Chyba chciałby pan dobrą ocenę do dowództwa, żeby pan tu został, a nie przyszedł gdzieś w troszkę zimniejsze miejsce, co? Mówi Lenny, chowając pistolet.
Tamten no wyraźnie mina mu zrzedła. To może ja pójdę się przebrać? No, już lepiej. I on się zawija i wycofuje się, żeby się ubrać jak należy. Satori? Graba? Czy wy też chcecie coś na powitanie tego komiteciku powiedzieć, zrobić? Ja się po prostu nie wtrącam, tylko się chciałbym bardzo uważnie zacząć przyglądać okolicy. Mhm. Czy to twoje uważne przyglądanie się chciałbyś, żeby było już jakąś analizą, czy jeśli po prostu zwykłym czasu, testem spostrzegawczości? Chciałbym od razu przyjrzeć się tym organizmom roślinnym, które są wokół nas, ponieważ to bardzo mnie one interesują. A jeśli nie starczy czasu, mhm. to po prostu się rozglądam. To pytanie, czy Leny, jak zareagujesz, bo w zasadzie Satori, ty możesz od razu ruszyć i zacząć analizować te niecodzienne rośliny i oceniać, czy cokolwiek z nich wyciągniesz. To jest w końcu twój talent. Pytanie, czy Leny... Poruczniku, jakie są plany? Mógłbym podejść i obejrzeć trochę roślin, czy też woli pan, byśmy udali się na razie do kwater? Jasne, Satori. Czuj się wolny. Sądzę, że możemy polegać na twoim eksperckim zmyśle. No to zabieram się natychmiast do oglądania. Ja podchodzę do tych... Proszę, nie, to mów graba. Ja podnoszę skrzynkę narzędziową, którą miałem ze sobą, z ziemi. Tak jestem lekko przechylony na jedną stronę, bo to jest ciężka. I... Znaczy już wcześniej jadąc oczywiście tą łódką, przemieszczając się z lądowiska do, na plażę, oceniłem stan tej maszyny, którą się poruszamy, czy ona jest... No jak gdyby nie patrzyłem na to, czy ona jest obdrapana, bo to mnie nie interesuje oczywiście, tylko słuchałem tego, jak pracuje silnik, patrzyłem, jak ona reaguje na ewentualnie jakieś tam środowiskowe zachowania, rzeczy, fale w nią uderzają, na przykład jak się zachowuje. Jak teraz wylądowaliśmy na brzegu, to też kiedy oni wymieniali uprzejmości, które mnie kompletnie nie interesują, to oceniałem jakieś, prawda, okoliczne, jak są jakieś maszyny na przykład, czy coś takiego, jak wygląda to od strony technicznej, co widzę. Od strony technicznej to, co mogłeś zobaczyć, to jest coś, o co cię poproszę, czyli test twojej spostrzegawczości i sprytu w tej chwili. Rzucasz 5 kostkami. Nie mam sukcesu żadnego. Nie masz sukcesu żadnego. Okej. Musiałbyś się dobrać do tego sprzętu, żeby zacząć go rozkładać, żeby ocenić, czy to wszystko jest w należytym stanie. Tak naprawdę bez rozgrzewania silnika, bez wejścia pod pokład tego automatycznego promu, ciężko byłoby ci to ocenić. Wszystko działało, no przecież słyszałeś, ale w jakim to jest stanie i czy ktoś się zajmuje serwisem, no to nie jest takie proste. Hangar z maszynami i z tym sprzętem do wycinki dżungli, do robienia porządku z tym i do ułatwiania pobierania próbek naukowcom, pewnie na ciebie czeka. To twoje zadanie i pewnie będziesz mógł to zrealizować. Być może któryś z tych dwóch pozostałych żołnierzy mógłby cię tam zaprowadzić. Pytanie, jaka jest decyzja, czy to już, czy jeszcze chwila? No to pytającym wzrokiem spoglądam na porucznika. Na twoim eksperckim zmyśle sądzę, że też możemy polegać, Grabę. Ja podchodzę do porucznika Lenego i tych dwóch starszych żołnierzy, którzy tam zostali. No i jest jeszcze profesor Hatamoto, naukowiec, który co prawda zainteresował się chyba najbardziej tylko jedną rzeczą, tym co powiedział Satori, że chciałby już poznawać rośliny, więc lustruje cię uważnie. Ja mam tylko takie pytanko jeszcze, czy któryś z szanownych panów pokazałby mi drogę do hangaru?
Jeden tak patrzy. Ja tutaj szefa nie ma, to ja zaprowadzę. Wyciąga niezbyt regulaminowo rękę w twoją stronę. Oczywiście oni schowali już broń. Jak ty, Lenny, schowałeś broń, to oni swoją też schowali. Mike. Ja jeszcze jedno, jeśli można, zanim ten mężczyzna odejdzie. Mówię, panowie, jak wiecie, z protokołem wizytacji według ustaleń Zjednoczonych Ameryk, to ja będę przepadał tutaj, badał wszystkich, więc gdybyście pokazali mi tylko drogę do gabinetu lekarskiego i od razu bym panów zaprosił za pół godziny na protokolarne badanie, to wszyscy będziemy mieli już to z głowy. No i na to reaguje w takim razie profesor Hatamoto. No wreszcie ktoś inny, a nie ja, będzie się zajmował tymi rzeczami. Od tego jestem. Witam, profesorze. Podchodzę do profesora też. Kłaniam mu się tak z szacunkiem. Profesorze, to zaszczyt pana spotkać. Jestem miłośnikiem pana pracy o famie obcych światów. Ale zanim chętnie bym porozmawiał, jeśli pan pozwoli, ale zanim to się stanie, wolałbym obejrzeć okazy samodzielnie, żeby nie sugerować się pana hipotezami. Do zobaczenia. Tatori, o florze, nie o faunie. Faktycznie. To miałem na myśli. To ciekawe, bo zgodnie z naszymi obserwacjami wewnątrz wysp, gdyby nam udało się skutecznie do nich przedrzeć, moglibyśmy natknąć się także na faunę. Ale faktycznie moje obserwacje głównie póki co dotyczą flory. Proszę uprzejmie, kolego. On chyba poznał cię, chyba poznał twój model. Nie jest z tym zbyt komfortowy i widać, że pan profesor nie przepada za sztucznymi ludźmi. Kiedy to wszystko się dzieje, w takim razie tak... Pan jest lekarzem, tak? To może ja zaproszę. Bardzo dziękuję, pan prowadzi. Więc ja ściskam wyciągniętą rękę jednego z tych żołnierzy, mówiąc do niego: graba. No to chodźmy. Ja nie też wyciągam graby. Ja tutaj w ogóle tak okiem powiodłem na swoją klatkę piersiową, gdzie mam taką wyhaftowaną tutaj naszywkę z krzyżykiem, uniwersalnym symbolem służb medycznych. No to prosta sprawa. Lenny, zostajesz, bo ty zacząłeś mówić coś. Tak, ja chciałem powiedzieć, że kiedy to wszystko się dzieje, to Lenny się tak po prostu uśmiecha i mówi głośno: no, niedługo tutaj będzie wszystko na glans. Po prostu chcę poczekać tutaj, aż przyjdzie znowu sierżant. Ten w takim razie blisko 60-letni mężczyzna. Widzisz u niego Bob. W zasadzie powinno być Bob coś, albo coś Bob. Nie wiesz, czy Bob to imię, czy nazwisko tego żołnierza w takim razie. Dosyć małomówny typek. Patrzy na ciebie tak spod ełba i na ten tekst o tym, że na glans, chyba mu się to nie spodobało. Ale nie mówi nic. Czeka na ewentualne rozkazy. Sądzę, że po prostu będę rozmawiał z jego przełożonym, bo tak najwięcej pewnie będę mógł się dowiedzieć. Chwilę będziesz musiał poczekać. Satori, jak tam twój rzut na analizę? Zlecę go podwykonawcy. Bukwa, prosimy o rzut na 9 kostek. A, okej. Okay. To ja jestem podwykonawcą. Zamyśliłem się. Dobra. To na początek 6. Tam się rzuca, a ja poproszę grabę. Pięknie. I jeszcze same 3. Szóstki się liczą. Tak, tak. 4 szóstki. Ja trzeba rzucać? 4 szóstki. Graba, ciebie wprowadzają z kolei do hangaru. I tutaj tak naprawdę to już nie jest spostrzegawczość. Tutaj
To jest po prostu twój rzut na ciężki sprzęt, bo widzisz go dużo i to jest to, co ty lubisz. Więc twój poproszę na 7 kostek. Satori, ty pomyśl o 4 pytaniach dotyczących Flory. Ile sukcesów? Kamil? 2. 2. Widzisz ewidentnie, że sprzęt jest mocno użytkowany i bardzo mocno eksploatowany. Krząta się przy nim 3 bardzo podobnych do siebie mężczyzn. Młodych. To trojaczki. 3 takich samych facetów. Patrzą na ciebie, widzą twoją skrzynkę, ocierają łapy ze smaru. Mają te wszystkie rzeczy, które powinien mieć porządny robotnik. Są dużo od ciebie młodsi. No, w sumie mogliby być... No, spokojnie mogliby być twoimi dziećmi, a jakbyś się postarał, to może i wnukami, stary dziadu. Idą w twoją stronę, wyciągając świeżo otarte ręce. Cześć! I witają się. To Aleksander, Alex, Jezza i Oliver. No, dajcie chłopcy. Jestem Skip. Co tu mamy? No, zobacz. I zaczynają ci prezentować tak naprawdę sprzęt i opowiadać o nim. Opowiadać o tym, że miewają z nim pewne problemy, ale radzą sobie tak jak tylko mogą. Oni są operatorami tych maszyn do wycinki, ale to, co najbardziej im nie pasuje i to, co najbardziej ich męczy, to fakt, że w gruncie rzeczy ta robota jest... No, oni nie użyją tego określenia, ale jak wam powiem, że syzyfową pracą, no to zrozumiecie. Bo faktycznie jest tak, że wkrótce po wycince dżungla odzyskuje swoje tereny. To jest tak, że można wyciąć drzewa, ale to nie jest tak, że te drzewa odrastają. To jest tak, że te pnącza z pozostałych drzew zaczynają się łączyć i trzeba po prostu z tym walczyć i to wycinać cały czas w kółko. I to jest męczące. Spostrzeżenie, że te rośliny są jak żywe, jest dość dziwne. A czy tak z ciekawości pytam ich, jeśli mogę, to czy oni mają takie wrażenie... Tak trochę prześmiewczo to mówię, nie wierząc w to, czy to tak wygląda, jakby te drzewa walczyły z wami troszkę? I oni niezbyt się uśmiechają, mówiąc, że trochę tak. I że ta robota jest taką robotą dla głupiego. Sprzęt się bardzo zużywa przez to. No zobaczymy, co tu mamy. Na statku masz trochę części zapasowych, które można ewentualnie byłoby wykorzystać, jeżeli mają jakieś poważniejsze problemy, więc przez jakiś czas możesz poświęcić trochę na analizowanie tego stanu poszczególnych sprzętów. Tak, oczywiście. Znaczy generalnie, jeżeli nie jest taka możliwość, że mogę tutaj zrzucić część tego sprzętu, który nie będzie nam potrzebny w drodze powrotnej, no to ja zostawiam praktycznie wszystko, co tam jest w ładowniach i co oni mogliby zużyć ewentualnie tutaj. Nawet takie rzeczy, które teoretycznie się nie przydadzą, a które wiem z doświadczenia, że można byłoby w jakiś sposób zaadoptować to. Do tego, żeby... No to myślę, że z trojaczkami możecie się udać na statek. Herman nie opuścił go, czyli wasz pilot został na statku, więc spokojnie możesz zająć się w takim razie przerzucaniem sprzętu takiego, który mógłby być ewentualnie potrzebny z pomocą tych 3 robotników. Dobra, ale najpierw rozejrzyj się, co jest potrzebne, tak, żeby to miał ręce i nogi. Także przegląd sprzętu i potem na badanie do doktora, a potem dopiero na statek. Satori, jakie masz pytania dotyczące tego, co widzisz? Powiedz mi tylko, czy to jest dane, ja wybieram z tego zestawu pytań, który mamy w podręczniku, czy też mogę jakieś swoje własne formułować, jaka jest istota? Proszę bardzo. Sięgaj po te pytania, sięgaj po zestaw
takich pytań, które ci przychodzą do głowy. No dobrze, to chciałbym jakoś dojść do tego, czy to są organizmy, które ktoś przywiózł na ten księżyc ze znanych nam światów, gdzie organizmy żywe są pochodzenia ziemskiego, czy też one są jakoś lokalne. Sięgam do bazy danych dotyczących roślin pochodzących z Ziemi i jakichś ich wariantów hodowanych później w kosmosie. Dokonuję tego porównania. To, co masz, jeśli chodzi o twoje dane i ta analiza, którą w tym momencie przeprowadzasz, wskazuje na to, że masz, że to są organizmy rodzime. Zauważasz, że one reagują. Kiedy próbowałeś pobrać próbkę, one się poruszyły. Nie w sposób taki, który powinien być dostrzegalny. Ty masz całkiem niezłą optykę zamontowaną, która pozwoliła dostrzec ci, że to coś drgnęło, nie chcąc, żebyś pobierał próbkę. Dobrze, to następne pytanie będzie takie, czy to są na pewno rośliny, bo jednak zgodnie z kanonami myślenia o roślinach, takie dynamiczne ruchy są tylko rzadkie. Pobiorę kilka innych próbek, popatrzę, czy inne gatunki zachowują się też w taki typowy sposób. Z twojej analizy i z twojej obserwacji wynika, że masz do czynienia z roślinami, które kojarzą ci się z twojego doświadczenia, z tymi roślinami, które na przykład nazywane są muchołówkami, z roślinami, które być może są w stanie w jakiś sposób poruszać się, przywabiać. Choć co najważniejsze, tutaj nie widzisz takich typowych elementów takich roślin. Na przykład kwiatów, czy dzbaneczków, które są po to, by wabić owady. No właśnie. Flora i fauna. Brak istot takich jak ptaki, owady. Przy tak intensywnej roślinności? Zaskakujące. Do odnotowania. Jeszcze tylko, bo to rozumiem, jest coś, co mogę zauważyć jakby w naturalny sposób. Powiedz mi o skali. Jeśli to są jakieś mięsożerne rośliny, to one są kilkucentymetrowe, czy one są pięciometrowe? Jak to wygląda? Skojarzenie, które możesz mieć, jest takie, że jednak te kilkumetrowe drzewa przy samym brzegu reagują. Nie działają w taki sposób bezpośredni, jakby miały cię za chwilę opleść, złapać i tak dalej. Ale to jest skutek twojego sukcesu na rzucie na analizę. Więc kolejne rzeczy to już pewnie powinny być jakieś rozmowy z naukowcami. Leny, chwilę to trwa. Wybacz teraz Satori, że przeskoczyłbym do Lenego. Widzisz, że ewidentnie Satori wpadł w szał badań i w zasadzie przeskakuje od rośliny do rośliny, pobiera jakieś próbki, coś gada do siebie chyba jest zadowolony nawet. Mhm. Natomiast ty jesteś ewidentnie niezadowolony, bo ktoś powinien do ciebie wracać i tu w podskokach. Mhm. Jaką rangę ma ten Bob? No, gdybym miał jakąkolwiek rangę, to by było ją widać. Jesteś w stanie założyć, że być może jest weteranem. Biorąc pod uwagę, że na tym mundurze nie ma niczego, to równie dobrze możesz stwierdzić, że to szeregowy. Dobrze, więc ja się nie zastanawiam. Mówię, panie szeregowy Bob, czy tutaj są jakieś zatrważające odległości, czy jest tak gorąco, że można sobie uciąć drzemkę w czasie podróży? Co tu się dzieje do cholery? No ja nie wiem, ale jak coś, to ja mogę pokazać, gdzie jest tutaj
Znaczy, jak myślę, gdzie jest Brown? W sensie, że no, że sierżant. To on w namiocie mieszka, że jest raz tu, raz tu? Że pan do końca nie wie, panie Bob? No jeśli poszedł do siebie, to zaprowadzę. W sensie tak. Jeśli poszedł do siebie, to zaprowadzę. Proszę. Bardzo mnie ciekawi, co to za miejsce tutaj. Przepraszam tylko, czy ktoś mi wskazał Martin? Do gabinetu medycznego? Tak jak prosiłem tych dwóch gości. Z tobą poszedł Hatamoto. Okej, okay, super. Dobrze. To tylko tak króciutko. Czy mogłem to czyli do tego, wskazał mi gabinet? Tak. Okej. Okay. No to... Tak, jesteście w laboratorium medycznym, które... Znaczy w laboratorium, które służy jednocześnie jako gabinet tutaj tak naprawdę. Jest to jasne. Dość prowizoryczne rozwiązanie, ale jakoś działa. W jakim to jest stanie? Jest jakaś kozetka, jest lampa, którą można wykorzystać do badań, oświetlenia. Przede wszystkim tak. No, nie zakładałeś, że znajdziesz tutaj automatyczny stół operacyjny, który pozwoliłby z powodzeniem naprawiać dowolne uszkodzenia ciała. No nie. Tak dobrze nie mam. Laboratorium jest wyposażone w podstawowe środki. Są różnego rodzaju podstawowe leki i to dość szczupłe, jeżeli chodzi o zasoby, zakładając, że według danych powinno być tu razem z wami 21 osób. No, jasne. To chyba może to wystarczy. Co jest w laboratorium? W ogóle ty wszedłeś do samego kompleksu. Przechodząc blaszanymi korytarzami, które są dość nagrzane, dość nieprzyjemne, czujesz kurz, brud. Niespecjalnie dbają o to, żeby tutaj to wszystko jakoś wyglądało. Nawet profesor, jak wszedł tak naprawdę przed tobą, to czujesz, że to jest właśnie taki znoszony ciuch, który ma na sobie i tak dalej. No, nie wygląda to zbyt dobrze, tak na oko twoje. Wiesz, wysoka temperatura, pewnie też wysoka wilgotność można odczuć przy takiej roślinności. No to tak, tak się spodziewam, że człowiek się wielokrotnie poci w ciągu dnia, więc tutaj na to specjalnie zwracam uwagi. Zresztą w tego typu misjach, w których brałem już udział, też nie oczekiwałem specjalnych udogodnień na miejscu, więc mam tyle, ile potrzeba ze sobą. Więc jak mi profesor wskazuje miejsce, w które może służyć jako gabinet medyczny, to wyjmuję swój tablet z plecaka, na którym mam procedurę medyczną właśnie przystąpienia do przygotowania gabinetu. I tak przepraszającym trochę wyrazem, z przepraszającym wyrazem twarzy mówię: profesorze, bardzo chętnie będę z panem rozmawiał, ale proszę się nie gniewać, będę już przygotowywał gabinet. Wyjmuję płyn do dezynfekcji i wszystkie elementy, które tam są, na początek spryskuję i przecieram. Jeżeli chodzi o część jego laboratoryjną, tą, w której są próbki roślin, tą, w której są różnego rodzaju organiczne materiały, to zwracasz uwagę na jedną rzecz. Twoja część, do której on tak jakby cię wprowadził, jest po pierwsze ogólnodostępna i tak dalej. Jego jest za szklanymi drzwiami z hartowanego szkła i wygląda to trochę lepiej. Widzisz tam całą masę różnego rodzaju organicznych próbek, materiałów, jakichś takich elementów. Światło jest tam inne. I widzisz ewidentnie, że na maksa chodzi tam klimatyzacja. Tak jak wreszcie kompleksu, tego w ogóle nie ma. Tak tam jest. I tam dostrzegasz dwie osoby krzątające się przy czymś, co wygląda jak jakaś taka duża, zielona bryła, jakaś taka mniej więcej metrowy, owalny kształt opleciony właśnie jakimiś lianami.
które oni analizują i coś do siebie gadają, ale są za zamkniętymi drzwiami. Ja przecierając te tam kozetki, elementy wyposażenia, zwracam się do profesora i mówię: panie profesorze, no, pan jako wybitny botanik ma chyba tutaj niezwykle ciekawą pracę. I patrzę, i głową wskazuję za te drzwi w stronę tego zielonego przedmiotu czy obiektu, który tam znajduje. No, nie przeczę. Muszę powiedzieć, że faktycznie to, co tutaj mamy na miejscu, pobudza moją wyobraźnię jako naukowca, bo powiem, panie kolego, szczerze, że co tu dużo gadać. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z tak aktywnym biologicznie obszarem. Nigdzie w całym kosmosie nie spotkałem roślin, które funkcjonowałyby w taki sposób. To fascynujące. No mnie oczywiście ze względu na moją specjalizację interesuje to, czy nie tworzy to pewnych zagrożeń dla mieszkańców. Różne nieznane rośliny, wyziewy, składniki, które mogą się przedostawać przez skórę, przez dychanie, zarodniki, które mogłyby szkodzić w ten sposób. Czy pan zaobserwował jakiś negatywnego wpływu tego otoczenia, roślinności na osoby przebywające w kolonii? To teraz pora wykonać test. Ja teraz będę rzucał, a z drugiej strony rzucasz ty. I jest to test przeciwstawny. Ty rzucasz na swoją spostrzegawczość. Spostrzegawczość, dobrze. Jeden sukces. Ach, jeszcze rzucę za jego stres. Pan profesor, na to twoje pytanie ewidentnie zaczyna kręcić i niespecjalnie nawet udaje mu się to ukryć. Wręcz jest to takie śmieszne, bo tak nie, tutaj wszystko jest w sumie normalne i w ogóle, a przepraszam, bo ja tam pójdę do kolegów, bo w sumie jestem zajęty. Pan tu się zajmuje tymi medycznymi rzeczami. Tak. No, tak. Dobrze. Dziękuję bardzo za poprowadzenie i pokazanie, udostępnienie tego gabinetu. Myślę, że niedługo się zobaczymy. Odprowadzam go wzrokiem i jeszcze obserwuję, jakie jest jego zachowanie i jaka jest jego interakcja z tymi osobami w środku, do których się skierował. Po wejściu i po zatrzaśnięciu tych drzwi, tego przejścia, co zauważasz w tej chwili, tak naprawdę nie jest to do końca zgodne znowu z jakimiś porządnymi procedurami, bo powinna być podwójna śluza. Przejście jedno, oczyszczenie, wejście do drugiego, no tak powinno być zbudowane porządne laboratorium. A tutaj on po prostu wchodzi za te zamknięte hermetyczne drzwi i tyle. I wydaje ci się, że odetchnął, coś szybko do nich rzucił i zaczynają grzebać przy tym czymś, co kojarzy ci się z takim jakimś takim dużym ziemniakiem metrowej wielkości, oplecionym pnączami. To ja mam pytanie do ciebie, bo wskutek tego, co zobaczyłem i wskutek tej rozmowy, mnie interesuje teraz skład powietrza. Czy przypadkiem w powietrzu nie unoszą się jakieś elementy, które byłyby szkodliwe dla zdrowia? Moje pytanie jest takie, czy w moim zestawie mam jakiś czujnik, który mógłbym wsunąć do tabletu, który by pozwolił na zbadanie, tak przynajmniej powierzchownie, jak wygląda tutaj atmosfera. Pod kątem zdrowotnym oczywiście. To jest pytanie, na które ty sam nie jesteś w stanie odpowiedzieć, ale
Kolega Satori ma, z tego co pamiętam, jeszcze jeden sukces na swojej analizie. A że pracujecie od dawna, to HK4, czy twoje ostatnie pytanie dotyczyło atmosfery? Moim zdaniem są jeszcze dwa pytania. Dwa pytania? Tak, moim zdaniem są jeszcze dwa, bo jedno zadałem tylko takie, żeby się upewnić co do skali. Tego nie złapałem, czy tam są tylko duże drzewa, czy są różnej wielkości te rośliny. Ja bym zapytał jeszcze o to, jak to się dzieje, czy jestem w stanie cokolwiek już powiedzieć po takiej wstępnej analizie, jak to się dzieje, że te rośliny rosną tak szybko, bo to jest jakieś wyjątkowe zjawisko po prostu. To jest wyjątkowe zjawisko, ale bez dodatkowej analizy, przede wszystkim bez analizy pod mikroskopem tych próbek i tak dalej, wiele nie zdziałasz tak na oko i nie jesteś w stanie w tym momencie tego stwierdzić. Natomiast te rzeczy, które usłyszałeś ode mnie, jeżeli chodzi o przede wszystkim te skojarzenia z ich reagowaniem i z jakąś responsywnością na twoje działania, jak również te skojarzenia dotyczące potencjalnego właśnie tego nawiązania do tych mięsożernych roślin, to także było związane ściśle z twoim sukcesem na analizę, więc poproszę jeszcze jakieś jedno pytanie. Słuchaj, no to jakoś bym się chciał zorientować więcej o tym, jakie może problemy po prostu wywołać spotkanie z takimi roślinami. To jest zasadnicza sprawa. Mhm. I teraz ty nie jesteś w tym momencie bez laboratorium w stanie tego ocenić na 100%. Ale po obserwacji ludzi, przede wszystkim po obserwacji znanych tobie osób, być może za jakiś czas będziesz w stanie ocenić, bez laboratorium nawet, czy oni zaczną się zachowywać jakoś inaczej. Czy te rzeczy, czy to, co być może jest w powietrzu, bo ty czujesz, że w powietrzu jest dużo rzeczy, że za tymi zapachami tych roślin, że tak naprawdę to są różnego rodzaju związki chemiczne, które są produkowane przez te rośliny. Czy i jaki wpływ mogą mieć na ludzi? Nie wiesz tego. Jeszcze nie w tej chwili. Ale że w powietrzu jest bardzo dużo tego typu rzeczy? Tak. W zasadzie to jest ewidentnie sukces twojej analizy. Na pytanie i Satoriego, i na moje pytanie. Ja się zwracam do porucznika. Poruczniku, wydaje mi się, że on nie ma go tam. Czy... Porucznik już ruszył za Bobem. No dobrze. To ja mam tylko jedno pytanie takie techniczne, bo moja postać ma ten tablet PEDAT, który sprawia, że mogę widzieć, co dzieje się u reszty członków mojego zespołu. Czy to faktycznie tutaj działa, że oni tam mają jakieś kamerki ze sobą, czy coś w tym stylu, że jakby co mogę podejrzeć? Możecie mieć system komunikacyjny, żeby się ze sobą połączyć. To nie będą kamerki, ale możecie się wywoływać głosowo, jeżeli chcecie. Więc Satori, czy chcesz wywołać pana porucznika? Tak, skorzystam z tej możliwości. Panie poruczniku, tu Satori, czy słychać mnie? Tak, jasne, mów. Chciałbym zwrócić uwagę, że trzeba koniecznie dobrać się do danych dotyczących atmosfery tego księżyca. Te rośliny na pewno zmieniają jakoś tę atmosferę, kształtują ją. A bez laboratorium nic tu się nie da powiedzieć na ten temat, jak to działa. Także z mojej strony jest taka prośba, żebyśmy dostali jakoś akces do tego laboratorium, które się tu znajduje. Spróbuję to załatwić, jak tylko znajdę go. Może warto by założyć coś, co by chroniło nas przed tym powietrzem. Ja myślę, że ja się jakiś czas temu dodzwoniłem, właśnie też dzwoniłem do Satoriego, bo jeżeli on odpowiadał na pytanie, które miał na myśli, ja miałem na myśli, to może było to wskutek tego, że dodzwoniłem się do Satoriego i mówiłem o tym, o swoich wątpliwościach. Więc jeżeli można, to też bym się wdzwonił do tej rozmowy, która obecnie trwa.
To ja od razu powiem w takim razie pokrótce, że ja, ponieważ oni często memlają tak do siebie przez te komy, więc ja mam naturalnie go wyciszonego i w ogóle mam odgłos zdjęty w ogóle i rzucony tam gdzieś leży na szmatach. I grzebię, szykuję sobie harwestera do tego, żeby sobie wypróbować, jak to działa. Żeby popróbować ten sprzęt, tak? Proszę cię bardzo. Nie ma sprawy. Tak, ty, jeżeli chodzi Marty, ty możesz się dołączyć do rozmowy dwóch panów. Myślę, że mogło to być tak, że ja spojrzałem na swój komunikator i widziałem, że trwa rozmowa pomiędzy Lenem i Satorim i chciałem się wdzwonić. To więc tak, jeżeli się już dozwoniłem, to mówię, posłuchajcie koledzy takim trochę przyciszonym głosem, ale nadal, żeby było słychać bardziej do komunikatora. Jestem w gabinecie medycznym, który sąsiaduje z laboratorium i tutaj nawet na moje oko laika pod tym względem widzę, że zupełnie nieregulaminowe są sprawy związane z dbaniem o bezpieczeństwo. Jest tylko jedna śluza w laboratorium zamiast mechanizmu dwóch śluz. I oni coś tam skrywają w tym laboratorium. Jak zacząłem pytać profesora o możliwy wpływ roślin albo oparów, które tutaj są, bo wyczuwam też, że coś jest nie tak w powietrzu, to speszył się, zaczął kręcić i uciekł do swojego laboratorium, a trzymają tam jakiegoś wielkiego ziemniaka oplecionego pnączami, także możemy mieć kłopoty. Proszę, czy mógłbyś powtórzyć, co trzymają w laboratorium? No, takiego ziemniaka, bulwę oplecioną pnączami. Dziękuję. Może znasz słowo kartofel? To kartofla. Dziękuję. Okay. Uzupełnij swój słownik wyrazów bliskoznacznych. Ja też mówię przyciszonym tonem. Wiecie co, jak ja to wszystko słyszę, ale też i widzę, to się zaczynam, bo to, że tutaj coś źle działa, to wiem, ale zaczynam się zastanawiać, czy oni nie będą coś przeciwko nam za chwilę robili. Bądźmy w kontakcie cały czas i miejcie uwagę w gotowości. Może po prostu zostaniemy na tym kanale włączonym cały czas. Tak. Wiecie co, oni moim zdaniem będą reagować tym bardziej gwałtownie, emocjonalnie, jeżeli poczują się zagrożeni. Jak zadałem pytanie profesorowi, tak jak powiedziałem, speszył się i wycofał i schował się w miejscu dla niego, które uznaje za bezpieczne, czyli swoim laboratorium. Na razie zbierajmy informacje, obserwujmy i nie starajmy się ich, moim zdaniem, taka moja propozycja, dociskać jakoś pytaniami. Natomiast no, to, co zbierzemy, te informacje, to potem sobie przedyskutujmy i zastanówmy się, jaki to może mieć wpływ na całą społeczność i na funkcjonowanie w ogóle tej kolonii. Ja bym miał, Satori, do ciebie prośbę, że gdyby można było, to warto by było w jakiś sposób zbadać skład atmosfery tutaj, czy pod kątem zarówno chemicznym, jak i biologicznym, czy na przykład nie ma tu jakichś zarodników, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie organizmów takich jak my. I Leny, Bob doprowadza was w tej chwili. No, ty masz słuchawkę, więc on generalnie nie słyszał waszej rozmowy na głos. Natomiast doprowadza was przed drzwi do pana sierżanta. Wskazuje ci ręką i wycofuje się na bok, no bo zakłada, że chcesz sam iść do niego. Zostań tu, proszę, Bobie. Nie wygląda, jakby chciał ci coś zrobić. Zostań tu, proszę, Bobie. Jakby coś się działo, to od razu nas informuj. I wchodzę, bardzo szybko otwieram drzwi bez pukania. Widzisz powieszonego na rurze wentylacyjnej sierżanta. Przerzucił sznur, on albo ktoś inny, i widzisz go, jak jeszcze rusza się. Być może to stało się chwilę temu.
To ja w pierwszym odruchu podbiegam do niego i chcę go podnieść w nadziei na to, że jeszcze go uratuję. Mhm. Poproszę cię o test sprawności. Dochodzi ci jedna kość stresu w tej chwili. Okej. Okay. Czyli rzucasz najpierw za stres, rzuć tą jedną. Wziąłem sobie kostkę czerwoną jako stres i wypadła mi piątka i mam jeden sukces. Mhm. Masz jeden sukces. Więc jesteś w stanie unieść go do góry, ale nie jesteś w stanie sam odciąć go. Jeżeli on jeszcze żyje, jeżeli zdążyłeś, to być może w tym momencie ten odpływ, to duszenie w jakimś stopniu powstrzymujesz. Ale przydałoby się raczej wezwać pomoc. Krzyczę Boba, a może kogoś innego. Krzyczę Bob, kilka, po prostu powtarzam, aż się tu nie zjawi. Mhm. Czy byliście na cały czas połączeni, więc Satori, Marti? Co się dzieje? Słyszycie tylko cały czas, jak krzyczy Bob. Bob wpada, wy słyszycie, kurwa mać. Odetnij go! Ale jak? I on tam próbuje go złapać, przytrzymać. Noża nie mam. Wyjmuje tutaj, na w zasadzie nie wyjmuje, tutaj masz i pokazuje na ten swój rodowy nóż. Mhm. Zaczynam biec w stronę bazy. Rozwijasz maksymalną prędkość, którą jesteś w stanie w twoich syntetycznych stawach. On wyciąga nóż i próbuje wejść na coś. Podnosi ten metalowy stołek, na którym musiał stać tamten przed tym, jak się próbował powiesić, albo jak ktoś go powiesił. Jest rozdygotany, ale odcina. Odcina tą linkę, na której wisiał sierżant. Ja też chwytam apteczkę i wybiegam z tego gabinetu, biegnę w ostatnim miejscu, gdzie się widzieliśmy, czyli na plażę. Mhm. Ja teraz dopiero przez komunikator mówię, sierżant się powiesił, potrzebujecie. Gdzie jesteście? U niego w mieszkaniu. Martin, szybko, musisz tutaj mu pomóc. Nie znasz tego kompleksu, nie znasz tego obiektu, nie? W którą stronę z plaży? Nie mieliście planów tego obiektu. Bob jest rozdygotany. Tamten jest w laboratorium? To tak. Ja po niego pobiegnę. Poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Zbiórka całego personelu wojskowego za kwadrans na plaży. Mają być wszyscy, jasne? Tak jest, tak. Bob pędzi w twoim kierunku, w stronę laboratorium. W tym czasie Skip, odpalasz zabawkę? Rock on, baby! No i jest na sobie przed... Powoli, najpierw spokojnie, żeby się zaznajomić z nowym sprzętem, bo jest mi obcy, nie jest mój pojazd. Więc wprowadzam go do staru. Obcy pojazd. Więc wyprowadzam go do hangaru. Oczywiście swoje rzeczy zostawiam tam na skrzynopakach. Wyjeżdżam i patrzę, gdzie jest. Pytam, chłopaki, gdzie tutaj najlepiej waszym zdaniem? Trojaczki ci pokazują, żebyś tak jak jest dżungla, żebyś sobie ściął pierwsze z brzegu lepsze i zobaczył po prostu, jak się można bawić tym sprzętem. To łapię tak symbolicznie, poproszę cię o taki rzut ośmioma kosteczkami, tak jak ty to możesz. Jedni mają 9 na analizę i mają 8, żeby rzucać żeby bawić się ciężkim sprzętem. Jeden sukces. Tylko
Gdyby było ich więcej, to można byłoby przybajerować. Ale ty nie słyszałeś, co się dzieje. Ty nie wiesz, że są tutaj jakieś stresujące rzeczy. A stres może sprawiać, że sukcesów jest więcej, ale jednocześnie mogą się pojawiać nieprzyjemne konsekwencje. Więc co robisz? Łapiesz takimi wielkimi metalowymi szczypcami, przytrzymujesz po prostu drzewo, które jesteś w stanie potężną piłą, którą masz na drugim wysięgniku, ściąć i złożyć. To, co widzisz, to to, że te liany czepiają się tego drzewa, zarówno z tego, jak i z pozostałych. I tak jakby, pomimo drzewo jest ścięte, ty musisz się wręcz z nim chwilę posiłować, żeby faktycznie wyrwać je z tej roślinności i obalić na piasek. I co się dzieje? Bo jak ja już puszczę, bo zaintrygowało mnie to, przyznam szczerze troszkę, no bo nie widziałem niczego takiego do tej pory, to patrzę, to jak już porzuciłem, ogoliłem je, ten pień z tych gałęzi, to patrzę, co się dalej dzieje, czy one w jakiś sposób chcą odzyskać ten. Ty nie dostrzegasz tego ruchu. To, wiesz, dla oczu Satoriego może to było wystarczające, żeby faktycznie to dostrzegł. Ty widziałeś, że tak naprawdę po prostu prosta logika prostego chłopa mówi, że to są po prostu splątane liany, które czepiały się jedna drugiej i które utrudniały ci po prostu obalenie tego. To jest to tyle. No, czyli takie po prostu wrażenie, że tak się jakby bronił, ten las jakby się bronił przed tym wylębem. Rozumiem, w związku z tym, ponieważ dawało mi to frajdę, to wytnę jeszcze kilkanaście takich drzew. Aż tam nie stwierdzę, że tam, nie wiem, po prostu paliwa nie trzeba będzie uzupełnić na przykład, bo takie maszyny to zużywają bardzo dużo paliwa generalnie, więc nie wiem, jak one są tankowane, na co one tam jeżdżą, ale no, tam się bawię. Wycinam sobie i tam. To wszystko to są stare, spalinowe maszyny. Pamiętajcie, że pomimo tego, że jesteśmy w przyszłości, to ten kosmos to wcale nie jest jakieś nowoczesne, futurystyczne. To nie są żadne hologramy i inne zabawki. To jest rdza, kurz. To są technologie, które mogą nam się wręcz wydawać w dzisiejszych czasach trochę przestarzałe. Ale to też dlatego, że jesteście bardzo daleko od cywilizacji, od centrum wszechświata, od Ziemi. Leny, wróćmy do ciebie. Czy ty próbujesz jakiejś pierwszej pomocy albo czegoś takiego? Wszystko według regulaminu, nawet coś takiego, więc nie zastanawiając się, nie czekając na Martina, próbuję po prostu sierżanta uratować. Proszę cię bardzo w takim razie o rzut 4 na pierwszą pomoc plus jedna kość stresu. Okej. Okay. Tak jak ostatnio. Wow, 3 sukcesy. Chyba podpatrywał mnie w moich działaniach. Pięknie. Wiesz, jaki jest tego efekt? Słyszysz pękające żebra. To jest poważna akcja reanimacyjna. Słyszysz te pękające żebra na szczęście po tym, jak po pierwsze, zgodnie z regulaminami zresztą, spróbowałeś udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić, czy gdzieś tam nie podwinął się język, żeby sprawdzić, czy jesteś w stanie przywrócić mu oddech. Po sprawdzeniu dróg oddechowych zacząłeś akcję. Zacząłeś prawidłowo wdmuchiwać powietrze. Zacząłeś prawidłowo robić masaż serca. Próbować ściągnąć tego gościa z powrotem, jeśli jest tylko na to szansa. I kiedy naciskasz tą klatkę piersiową, czujesz, jak ona się giętko ugina, jak ona lekko idzie,
bardzo szybko i łatwo udało ci się faktycznie wyłamać te żebra, które są potrzebne do tego. Na szkoleniu mówili, że żeby dobrze reanimować, żeby dobrze to działało, to trzeba to zrobić. Nie słyszałeś tego w takiej formie, bo w sumie chyba nie zdarzyło ci się wcześniej tego robić. Na symulatorze robiłem. Na symulatorze to pokazywali. Więc tak było. Halo, halo, gdzie jesteście? W którą stronę? Marty, dopada do ciebie Bob i bez słowa po prostu łapie cię i jak najszybciej doprowadza cię do tego pokoju, tego pomieszczenia, w którym w tej chwili Lenny próbuje mu pomóc. Dobrze, tak ja tam wpadam i widzę tego zapalonego młodego porucznika, który tak się użera, to podbiegam szybko, przyklękam, mówię, zmienię cię, odpocznij chwilę. No i kontynuuję te działania, ale jeszcze zanim przejdę do sedna działań, to też rzucam do Lennego. Brawo, Lenny, świetnie przeprowadzona resuscytacja, ale chyba była ćwiczona głównie na symulatorach, bo czuję połamane żebra. Tak, ale to i tak nie ma znaczenia. Widzisz, co się z nim dzieje? Tak. Nie ma to znaczenia. No więc kontynuuję potem, żeby jak już... Proszę cię w tej chwili o rzut na pomoc medyczną razem z jedną dodatkową kostką stresu. Mhm. Nie mam tyle kości. Dobra, zaraz zobaczymy. Dobra. Tak, i kostka stresu. Mam dwa sukcesy. Mhm. Panie doktorze, pacjent nie żyje. No i cała moja wiedza medyczna pozwala mi stwierdzić, że niestety ten pacjent nie żyje. Tylko teraz tak, jak mam takie pytanie, może będę wiedział, czy to jest tak, że akcja podtrzymywania czy przewracania życia, krążenia, pracy mięśnia sercowego zadziałała, tylko się zatrzymała, czy w ogóle ona była już post factum, czyli post mortem? Być może to na przykład sekcja by ci to potwierdziła wszystko. Rozumiem. Okay. Na pierwszy rzut oka po prostu widzisz, że pomimo, że Lenny skutecznie przystąpił do sprawy, ale jednak niestety pan sierżant Brown nie przeżył. No to w takim razie wiesz, zasłaniam mu oczy, czyli opuszczam powieki. Mówię, panowie, przykro mi, mamy martwego. Czy ja dotarłem tam? Pozwolę Co sobie tu się tam... stało, Len? Tak. Też tak, jesteś. Dokładnie chciałbym obejrzeć to pomieszczenie. Co? Użyć po prostu na spostrzegawczość, Filip, za Satoriego. A, rzuć mi Bukwo 9, androidy nie mają stresu, więc... Przykro mi, żadnego sukcesu. Wszystko wygląda najzupełniej normalnie. Ale tak czy siak opiszę ci... Co wy tutaj widzicie dobrze? Bo teraz można spokojnie przyjrzeć się temu pomieszczeniu, choć może bez jakichś specjalnych śledczych obserwacji. Ewidentnie nieporządek w takim sensie, że nie jest to zadbane miejsce. Rura, przez którą przerzucony był sznur, ta linka, doprowadza, jest szybem wentylacyjnym tak naprawdę. Wieje stamtąd trochę chłodniejszego powietrza, więc korzystał pewnie w jakiś sposób z klimatyzacji laboratoryjnej. Czujesz, Satori, tutaj, że też czujesz tutaj ten zapach tych roślin. To jest rzecz, którą dość łatwo jesteś w stanie zidentyfikować. Ale żeby powiedzieć, czy on się zabił sam, czy
ktoś mu w tym pomógł? No nie. Nie jesteś śledczym. Ja bym chciał jeszcze, będąc przy tym już byłym pacjencie, spróbować stwierdzić, czy na podstawie oglądu tej osoby widzę jakieś zmiany. Zmiany skórne, bądź jak jeszcze zamykałem powieki, przyglądam się gałkom ocznym, czy zmiany w gałkach ocznych, albo jakieś wydzieliny z nosa, ust, albo uszu, albo jakiś niepokojący zapach wydobywający się z tego ciała. I chodzi mi o takie zmiany, które nie byłyby skutkiem powieszenia. To, co jest ewidentne, to jest oczywiście ślad na szyi. Nachylasz się, także weryfikujesz te rzeczy, tak jak powiedziałeś, zapach. Nie widzisz, żeby wydzielały się z niego jakieś płyny na przykład, czy coś takiego. Poza tym, co niestety zdarza się w takiej sytuacji jak powieszenie, to jest efekt rozluźnionych zwieraczy i to, co w tym momencie no, wypełnia jego spodnie. To jest ten efekt, który teraz trochę utrudnia komfortowe dalsze badanie. Tak, znaczy. Ale dotykając jego ciała, obserwując, szukając jakichś zmian, czujesz coś. Kładziesz rękę na jego piersi i masz wrażenie, że ona się ugina. Że jest jakby była elastyczna, to faktycznie musiał mu strasznie połamać te żebra. Ale rozumiem, jest elastyczna w zupełnie nietypowy sposób zwracający uwagę. Martin, rzuć proszę na twoją sprawność. Jako test zręczności i reakcji także w tym momencie. Czy Bob jest w pomieszczeniu? Nie, Bob wykonuje rozkaz i zbiera żołnierzy. Okay. Ja bym chciał tylko spytać Satoriego, czy my mamy na pokładzie jakieś kombinezony, które mogłyby nas odizolować od tutejszej sfery powietrznej? Pewnie. Na statku kosmicznym musicie mieć kombinezony hermetyczne. W takim razie... Satori, gdybyś mógł udać się na statek i przygotować je, ja bym poszedł poszukać graby, bo jak zwykle olał wszystkie procedury i nie ma przy sobie komunikatora. Oczywiście, idę po kombinezony. A ja wyruszam po... Poczekajcie jeszcze. Ja miałem na sprawność rzucić, tak? Tak. Tak, jeden sukces. Jeden sukces. Więc... Marty, w ostatniej chwili cofasz rękę i odskakujesz, kiedy coś wyskakuje z piersi Brauna, rozrywając klatkę piersiową, wydając obrzydliwy pisk, krzyk wręcz w takich małych, metaliczno-błyskających ust wypełnionych kłami, to coś obryzguje cię od góry do dołu krwią. Ta fontanna krwi, ten trysk, który po prostu strzela na ciebie. Panowie, wszyscy, którzy tu jesteście, oczywiście poza Satorim, proszę o test paniki. Czyli rzucacie szóstką. Dodajemy do tego wasz obecny poziom stresu. 4. Chyba nie było do tej pory poziomu stresu na tej wyspie. Nie pamiętam, że byśmy mieli. Był. Jeden. Ale ile jest u ciebie? U mnie wrzucona szóstka. Co w sumie może nie musi być dziwne, jeżeli byłem najbliżej.
byłeś najbliżej i ten efekt jednak robi swoje. Jesteście świadkami narodzin czegoś bardzo dziwnego. Oczywiście zarówno Marty, jak i Lenny stresuje was to bardzo. To jest coś, co będzie wpływało dalej na wasze funkcjonowanie tutaj. W twoim przypadku, Marty, twój poziom stresu wzrasta o jeszcze jeden, co wpływa także na poziom stresu Leniego. Obaj macie w tej chwili 3 kości stresu. Dlaczego? Bo zaczynasz drżeć. Proszę, wybierz sobie, jaki chcesz mieć tik nerwowy spowodowany w tej chwili tą sytuacją. Znaczy tak, ja w ogóle na pewno jak odskakiwałem, no to krzyknąłem i z przerażeniem tutaj był to okrzyk strachu nieartykułowany. Cholera! I oczywiście, jeżeli bym mógł, to bym odruchowo zaczął, sięgnął po pistolet, zaczął strzelać w to, co widzę. Natomiast jeżeli chodzi o tik nerwowy, to myślę, że po pierwszym odruchu, takim skoku adrenaliny, kiedy się odsunąłem, to jest takie niekontrolowane napięcie mięśni, które powoduje taką lekką trzęsiawkę, lekkie trzęsienie, czyli takie ruchy nieskoordynowane. Ja się próbuję oprzeć, przytrzymać stołu, przytrzymać ściany, ale moje mięśnie się bezwiednie napinają, co powoduje, że no, ledwo stoję. To jest to, co zdecydowanie wpływa na także na twój komfort. Ale o tym, co wydarzy się dalej, przekonacie się już w następnym odcinku przygody w Obcy gra fabularna. Powinniśmy wykazać jakąś inicjatywę, ale ostrożnie. Teraz zdecydowanie przyszedł czas na tą inicjatywę. Serdecznie dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrypcji kanału Carnival Team i do zobaczenia już za tydzień. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.